myślę, że już pomału możemy zaczynać, bo mamy sporo ponad 100 osób. Więc ja witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Michalska i na co dzień jestem doradcą edukacyjnym w Labie. Pomagam w doborze szkoleń, zarówno takich narzędziowych, jak tutaj Power BI, ale także tych związanych z analityką, czy to biznesową, czy finansową, czy nawet z managementem. Więc jeżeli czegokolwiek byście potrzebowali, to prawdopodobnie jeszcze nieraz się usłyszymy. Tematem dzisiejszego szkolenia, dzisiejszego webinaru właściwie, są dobre praktyki w modelowaniu danych. Tutaj pan Grzegorz Bączyk, a właściwie Grzegorz, czyli Grzegorzu, jeszcze raz poprowadzi webinar, opowie nam o wszystkim bardzo dokładnie. Na co dzień lead Power BI w Lingaro, ale też autor bloga powerbusiness.pl. Myślę, że najlepiej sam o sobie opowie i przejdziemy za chwilkę do tematu. Jeszcze chciałabym tylko dodać, że w trakcie szkolenia można zadawać pytania na czacie. Te dotyczące slajdów w zakładce czat, te do sesji Q&A na koniec w zakładce Q&A. Widzę tutaj pierwsze pytanie. Webinar będzie nagrany, pojawi się na naszym YouTubie za kilka dni, więc można tam zaglądać na bieżąco. Jeżeli nie będziesz mogła tutaj, nie, Marcinie, przepraszam, jeżeli nie będziesz mógł dotrwać do końca. Więc na koniec też pojawi się niespodzianka dla osób, które będą najbardziej wytrwałe, doczekają, więc myślę, że warto oglądać do końca też ze względu na tą sesję Q&A, bo Grzegorz na wszystko odpowie. Ja oddaję głos już. Baw się dobrze, Grzegorzu. Jasne. I do usłyszenia za chwilę. Dobrze, świetnie, więc dobry wieczór, witam Państwa. Bardzo miło mi Was gościć dzisiaj na webinarze dotyczącym Power BI Advanced. Ja nazywam się Grzegorz Bączyk, jestem lead Power BI konsultantem w Lingaro. Na co dzień również prowadzę własnego bloga dotyczącego tematyki Business Intelligence, gdzie omawiam tematy związane z Power BI, Excelem, SQL, na zasadzie ogólnego tips and tricks i wykorzystania dobrych praktyk. Troszeczkę więcej o mnie. Jestem analitykiem z 8-letnim doświadczeniem. Pracowałem w swojej karierze głównie z narzędziami takimi jak Excel, Power BI i SQL. Specjalizuję się w analizie i wizualizacji danych, a także doradzaniu kadrze zarządzającej w podejmowaniu strategicznych decyzji na podstawie danych, tak? Czyli tutaj krzewienie data culture w organizacjach. Najczęściej również jako analityk danych, osoba, która jest najbliżej tych danych i w oparciu o swoje raporty również staram się wyciągać wnioski, a nie tylko być tak zwanym wyrobnikiem. Chociaż to oczywiście zależy od projektów i miejsca w organizacji, w którym się znajdujemy. Wyszedłem z księgowości. Zaczynałem swoją karierę jako księgowy, gdzie głównie zajmowałem się właśnie raportowaniem w Excelu. Później postanowiłem się przebranżowić i pójść dokładnie w tę techniczną stronę zajmującą się analityką danych, gdzie właśnie pierwsze doświadczenia nabywałem w PwC dotyczące Power BI. Pracowałem również w firmach z sektora bankowości, z sektora farmaceutycznego, a także z branży FMCG. Także tutaj spotkałem się już z danymi z wielu różnych źródeł, co oczywiście również będę starał się omawiać w trakcie samego kursu, żebyśmy dotykali nie tylko danych dotyczących jednego tematu, ale żeby jednak to doświadczenie było troszeczkę szersze. Z samym Power BI pracuję już, no, będzie 5 lat w tej chwili. Skupiam się głównie właśnie na budowie raportów w organizacjach w zależności od projektu. Głównie są to klienci międzynarodowi i większe projekty IT. Dobrze. Tak, pochodzę z Łodzi, obecnie praca w Lingaro. Stanowisko Lead Power BI Consultant. Więc to tak w pigułce to, co przed chwilą było omawiane. Natomiast
Tematem dzisiejszego webinaru będą dobre praktyki modelowania danych w Power BI, ponieważ praca z Power BI to nie tylko, nazwijmy to, tworzenie samych wizualizacji wykresów, ale także modelowanie danych, ich profilowanie, oczyszczanie. Tutaj praca zdecydowanie u podstaw, która później się oczywiście przekłada na odpowiednie wyniki. Pokrótce agenda dotycząca dzisiejszego webinaru, czyli przez co sobie przejdziemy. Kultura danych w organizacji, następnie omówimy wybrane techniki modelowania danych. Później przejdę do do's and don'ts dotyczącego optymalizacji raportów, czyli jak model danych wpływa bezpośrednio na nasz raport. I ostatecznie przejdziemy do sesji Q&A. No dobrze, a zatem data culture. Po pierwsze, czym jest kultura danych? Otóż data culture stanowi zdolność organizacji do podejmowania decyzji biznesowych w oparciu o twarde dane. Wysoko rozwinięte organizacje z ugruntowaną kulturą danych najczęściej konsekwentnie realizują i dostosowują swoją strategię właśnie w oparciu o te dane, tak? Czyli zaczynamy coraz częściej odchodzić od modelu eksperckiego, gdzie wiele decyzji podejmowanych przez dyrektorów ma związek z ich doświadczeniem, a zaczynamy przechodzić właśnie w model, w którym dojrzałe organizacje zaczynają przechodzić w model, w którym strategiczne decyzje są podejmowane w oparciu o twarde dane, tak? I teraz właśnie następnym tutaj tematem jest, dlaczego kultura danych jest tak ważna. Otóż w przypadku braku silnie rozwiniętej analizy danych, organizacje często nie są świadome strategicznych możliwości w oparciu o dane, jakie posiadają. W gorszym scenariuszu mogą pojawić się także problemy ze strukturą danych i wewnętrznymi procesami. Celem analizy danych jest pomóc organizacji być bardziej efektywną poprzez usprawnianie procesów biznesowych, poprawę obsługi klienta, czy też wdrażaniu nowych strategii i oczywiście ostatecznie zwiększaniu ROI. Jak zatem zadbać o rozwój kultury danych w organizacji? No właśnie, po pierwsze przykład płynie z góry. Firmy z silnie rozwiniętą kulturą danych, menedżerowie wyższego szczebla stawiają wymagania, aby decyzje biznesowe były podejmowane w oparciu o dane. Dzieje się to poprzez briefingi, spotkania projektowe, czy choćby nawet utrzymywanie dziennego raportowania. Propagowanie podobnych praktyk w dół organizacji tworzy u pracowników poczucie, że aby poważnie być traktowanym, muszą komunikować się z liderami w sposób rzetelny, a także odpowiednio uargumentowanymi danymi. I teraz właśnie cel raportowania, czyli tworząc system raportowania, należy odpowiednio dobierać wskaźniki, które będą jego przedmiotem. Często zdarza się, że liderzy wywierają silny wpływ na mentalność pracowników poprzez odpowiedni dobór wskaźników do śledzenia postępów. Natomiast w organizacjach o słabo rozwiniętej kulturze danych, analitycy danych działają na uboczu biznesu, odpowiadają tylko za przygotowywanie danych, często bez jakiejkolwiek znajomości biznesu. A trendem, który rozwija się przy okazji data culture, jest wprowadzanie analityków danych właśnie na pogranicze biznesu i technologii, ponieważ wdrożenie analityków w procesy biznesowe sprawia, że są oni w stanie wygenerować więcej wartości dodanej swoim raportowaniem. Dzięki temu o wiele łatwiej wykryć jakiekolwiek anomalie w danych, czy też zasugerować usprawnienia techniczne bądź jakościowe. Obecnie najczęściej występującym problemem jest dostęp do danych. Ze względu na
skomplikowane procedury dostępu do danych, szczególnie w dużych korporacjach. Analitycy często spotykają się z problemem z raportowaniem nawet podstawowych wskaźników. Będąc w ten sposób ograniczonym, ciężko mówić o jakimkolwiek zakorzenieniu właśnie tej kultury danych, a co dopiero jej rozwoju, jej rozkwicie. Czołowe organizacje korzystają z prostych strategii, aby przebić się przez ten problem. Zamiast całkowitej inwentaryzacji i reorganizacji danych, nadają dostępy do kilku uniwersalnych wskaźników, a następnie drogą ciągłego usprawniania, czyli właśnie ten continuous improvement, pogłębia się analizę danych w kluczowych kierunkach. Data culture samo w sobie jest dość świeżym terminem. Wiąże się to z tym również nie tylko z biznesem, ale z tym, jak bardzo informacyjnym społeczeństwem się stajemy. W ogóle sama ilość danych, która została wygenerowana przez ostatnie 5 lat, to jest prawdopodobnie około 90% wszystkich danych na świecie, tak? Więc w tej chwili właśnie dzięki zastosowaniu technologii chmurowych, w ogóle właśnie nacisku na zbieranie danych przez wiele firm, tak? Dane choćby o nas są codziennie zbierane przez Google, Facebook, tak? Wszelkie tutaj algorytmy odpowiadające za podpowiadanie nam chociażby reklam. I oczywiście dzięki zbieraniu tych danych jesteśmy w stanie je przetwarzać i coraz lepiej celować. No dobrze, po takim krótkim wstępie przejdźmy właśnie do tych wybranych technik modelowania danych. Najpierw, po co nam w ogóle modelowanie danych? Ponieważ jak wspomniałem wcześniej, Power BI to nie jest tylko właśnie budowanie tych wykresów, ale także bardzo dobre narzędzie właśnie do profilowania, oczyszczania, przetwarzania tych danych. Więc po pierwsze, modelowanie danych wykorzystujemy właśnie po to, aby uporządkować dane, które posłużą nam za źródło w naszym raporcie, tak? Czyli możemy rozdzielić sobie te dane dotyczące choćby produktów, czy sprzedaży, czy zbioru klientów w danej organizacji. Następnie oczyszczanie danych, tak? Czyli te dane płynące z różnych źródeł często są w różnych formatach, tak? Mogą to być pliki płaskie, mogą to być bazy danych, czy SQL-owe, czy mogą to być jakieś chmurowe bazy danych. Więc tutaj też nie jesteśmy pewni, nie zawsze jesteśmy pewni jakości tych danych. Za źródło danych w Power BI może nawet posłużyć plik Excelowy i wyobraźmy sobie sytuację, że nie wiem, chcemy wykorzystać jakiś inny raport albo jego jakąś część jako wsad do naszego raportu w Power BI. Abstrahując od tego, czy są to rozwiązania optymalne, czy nie, bardziej chodzi mi o sam sposób przygotowywania tych danych, tak? Czyli tutaj właśnie podczas modelowania danych w Power Query silnik pozwala nam na to, żeby oczyścić te dane, przetworzyć kolumny, nie wiem, zagregować je do najwyższego poziomu, który jest wymagany biznesowo i dokonania innych wszelkich transformacji. Następnie jest to związane z strukturyzacją procesu przetwarzania danych, ponieważ kiedy raz utworzymy model danych w Power BI, wszystkie kroki w Power Query są zawsze zapisywane i później jesteśmy w stanie automatyzować ten proces przetwarzania. Tak jak w, nie wiem, w Excelu piszemy makra, które zapisują pewne czynności wykonywane przez użytkownika, tak samo w Power Query powiedziałbym, że w przyjaźniejszy sposób, jeśli chodzi o interfejs graficzny niż samo VBA. Power Query właśnie w taki sposób zapisuje nasze kroki transformacji i przy każdym odświeżaniu naszego raportu te wszystkie kroki są później odwzorowywane. Tak? Czyli to nasze źródło, niech to będzie na przykład folder plików. Tak? Za każdym razem, jak dodamy jakikolwiek plik i odświeżymy nasze źródło, interfejs Power Query przetworzy
wszystkie pliki zgodnie z transformacjami, które wcześniej mu zadaliśmy. Idąc dalej, modelowanie danych służy także redukcji liczby błędów występujących w danych. Tak? Jest to tak naprawdę pokłosie tych ćwiczeń, które wykonujemy wcześniej, czyli właśnie uporządkowanie, oczyszczanie danych, strukturyzacja procesu przetwarzania. Redukcja liczby błędów też często się wiąże choćby ze wskazaniem odpowiedniego typu danych, tak? Ponieważ możemy przetwarzać dane tekstowe, dane liczbowe, co ciekawe, dane również w liczb całkowitych, tak? Czyli wszelkie identyfikatory, natomiast Power Query ma to do siebie, że nie przetwarza danych typu bigint, tak? Czyli bigint integer są przetwarzane jako tekst. Na przykład ostatnio się z tym spotkałem. Wszystkie te kroki przekładają się na optymalizację działania, czyli im lepiej przygotowany jest nasz model danych wsadowy do Power BI, tym Power BI będzie szybciej przetwarzało zapytania właśnie do tych tabel, czyli przeliczanie wszelkich miar, czy umieszczanie ich właśnie na wizualizacjach. Ostatnim punktem dotyczącym właśnie tego, po co nam modelowanie danych, jest łatwość zarządzania zmianą, ponieważ modelowanie danych często traktuję jako taką pracę u podstaw. Czyli jeśli dobrze odrobimy właśnie tą pracę domową i opracujemy nasz model z dbałością o każdy szczegół, postaramy się przewidzieć, jakie mogą być nadchodzące zmiany albo ryzyka związane właśnie z tymże modelem danych, ze źródłami, które właśnie w nim mamy, pozwolą nam na łatwiejsze zarządzanie zmianą w późniejszych fazach, czy to budowy raportu, czy choćby już jego usprawniania, kiedy zostanie on zrelisowany na produkcję. A Grzegorz, to mi się nasuwa pytanie, kto za to wszystko odpowiada? Kto odpowiada za modelowanie danych? Dobrze, więc to jest pytanie dość ogólne, ponieważ zależy to tak naprawdę od stopnia dojrzałości organizacji, od projektów, w których przychodzi nam brać udział, ponieważ w mniejszych projektach bardzo często się zdarza, albo szczególnie w działach operacyjnych, kiedy są tacy analitycy danych w działach operacyjnych, to najczęściej analityk danych odpowiada za i zebranie wymagań, i choćby narysowanie makiety rozwiązania, czy makiety wizualizacji, za modelowanie danych i za ostateczne przygotowanie takiego produktu. Tak? Takiego raportu, który oczywiście będzie zawierał wbudowany model danych, podpięte źródła i tak dalej. W większych projektach IT najczęściej te role są rozdzielane pomiędzy członków projektu, tak? I tutaj przy rozwiązaniach Enterprise spotkałem się z tym, że właśnie architekci, inżynierowie danych starają się opracowywać rozwiązania wewnątrz hurtowni danych, które już oferują nam przetworzone odpowiednio dane, które najczęściej są podłączane bezpośrednio do Power BI bez późniejszego ich oczyszczania, tak? Czyli tutaj staramy się przenosić te zapytania, te obowiązki, te wszystkie kalkulacje i przetworzenia z jednego źródła na drugie, tak? Czyli nie robimy tego przetwarzania danych w Power BI-u, tylko robimy to już bezpośrednio po stronie hurtowni, dzięki czemu podłączony taki raport, na przykład właśnie w trybie Direct Query zamiast w trybie importu danych, automatycznie już tylko powiedzmy kolokwialnie, strzela zapytaniami w konkretną tabelę i kolumnę, tak? Czyli od razu wyciągamy sobie te dane, co ostatecznie przekłada się na szybkość działania. Nie chcę też mówić, że całkowicie jesteśmy wtedy pozbawieni modelowania danych, ponieważ modelowanie danych to nie jest tylko i wyłącznie podłączanie różnych źródeł, tak? Czyli Excela, SQL-a i tak dalej.
Natomiast również przy modelowaniu danych opracowujemy choćby table serwisowe, które są później wykorzystywane właśnie w Power BI, tak? Czyli wszelkie dodatkowe tabele używane na przykład w celu utworzenia osi na wykresie, która odpowie na kontekst biznesowy właśnie tejże wizualizacji, a nie wynika to bezpośrednio z danych, czy choćby spłaszczenie jakiejś struktury danych, tak? Czyli jeśli mamy na przykład, powiedzmy, hierarchię lokacji, miasto, województwo, kraj, tak? Czasem może być tak, że chcemy pokazać, dla przykładu, może być tak, że chcemy pokazać dane w tabeli na poziomie miasta, ale także od razu obok tego miasta jest jeszcze właśnie województwo, tak? Moglibyśmy pokazać te dane w formie hierarchii i wtedy sobie sprawnie przechodzić z województwa do miasta, ale może być tak, że może chcemy zobaczyć miasta wojewódzkie obok województwa, tak? Jak one rzutują. I wtedy właśnie wykorzystanie takich tabel serwisowych pozwala nam na przedstawienie tych danych w zależności od kontekstu biznesowego, a tabele serwisowe właśnie również są opracowywane przez nas podczas modelowania danych. Mam nadzieję, że to była dość wyczerpująca odpowiedź. Tak, zdecydowanie. Dziękuję Ci bardzo. Myślę, że wyczerpany temat. Jeszcze w międzyczasie też widzę pytanie od Kasi dotyczące, czy w większości pozycji jest wymagany SQL. Praca Power BI dewelopera może nie zawsze wymaga SQL-a, chociaż uważam, że jest to jednak nieodzowny element z uwagi na to, że właśnie sposób, w jaki w ogóle są prezentowane dane, tak, to są tabele relacyjne i tak naprawdę rozumienie relacji zachodzących między tabelami, a przez to praca na jakakolwiek praca z SQL-em pomaga nam lepiej wejść w sam temat modelowania danych, który jest wykorzystywany w Power BI-u. Więc uważam, że nie jest to must have, przynajmniej na początku. Natomiast jeśli chcesz, Kasiu, się rozwijać dalej w dziedzinie Power BI-a, to uważam, że jest to temat, którym wcześniej czy później trzeba będzie się zainteresować również. Dobrze. Przejdźmy zatem dalej. Pierwszy typ modelowania danych to będzie model gwiazdy. Na poniższym zrzucie ekranu modelu danych widzimy właśnie, jak to się prezentuje. I w modelu gwiazdy chodzi o to, że aby zapewnić sprawne działanie naszego raportu, tabelę faktów, czyli tabelę zawierającą wszystkie akcje dotyczące jakiegoś zdarzenia, tak? Czyli jako przykład weźmy właśnie sprzedaż. Tabelą faktów i właśnie tymi wydarzeniami będzie wystawienie faktury, tak? Czyli może to być zbiór faktur albo zbiór nawet pozycji z tych faktur w czasie, tak? Czyli już mamy od razu numer faktury, datę zdarzenia, wartość sprzedaży, tak? Czyli są to wszystkie wydarzenia, które da się zmierzyć w czasie i które prezentują jakąś wartość, które będziemy w jakikolwiek sposób sumować, tak? Czyli choćby właśnie ta wartość sprzedaży w złotówkach. Następnie, kiedy mamy tą tabelę faktów, w celu optymalizacji naszego modelu, czyli tego przetwarzania danych, zmniejszenia ilości tych danych, wykorzystujemy tabelę wymiarów. Tabele wymiarów to są te wszystkie tabele dookoła właśnie na tym zrzucie, tak? Czyli kiedy mamy sprzedaż, oczywiście jest fakt, jest zdarzenie, czyli jest faktura, jest kwota, jest produkt,
na tej pozycji, na tej fakturze, tak? Czyli mamy pierwszy atrybut, który da się zwymiarować produkt. Stąd też tabela produktów podłączona właśnie do faktów. Wiąże się to z tym, że w tabeli faktów chcemy przechowywać same zdarzenia, a tabela wymiaru, w tym przypadku, na tym przykładzie produkt, opisuje ten produkt właśnie z faktury, tak? Czyli wolimy zastosować pojedyncze identyfikatory w faktach, żeby praca na integerach, na wartościach typu integer przebiegała szybciej, a produkt zawiera wszelkie deskryptywne atrybuty, czyli nazwa produktu, jego kategoria, wielkość, kolor, cokolwiek, tak? Możemy tutaj wymieniać w nieskończoność takie atrybuty. Następnym takim atrybutem w faktach będzie na przykład numer klienta, gdzie później chcemy właśnie podłączyć identyfikator z tabeli wymiarów, który będzie zawierał dane dotyczące tych klientów, tak? Czyli znowu po numerze klienta łączymy się z tabelą faktów i jesteśmy w stanie od razu wykazać nazwę klienta, jego dane teleadresowe, jego, nie wiem, dane kontaktowe, tak? Więc tutaj wykorzystanie tych tabel wymiarów, tak zwanych BIM-ów, Dimensions, ma na celu to, abyśmy nie zapełniali tabeli faktów zbędnymi informacjami. Chcemy się łączyć właśnie tylko z identyfikatorami właśnie po tych kluczach, ponieważ wyobraźmy sobie, że na co dzień mamy może 100 klientów, więc nasza tabela wymiaru będzie zawierała 100 wierszy, natomiast wygenerowaliśmy kilkaset tysięcy faktur w ciągu roku, tak? Więc kilkaset tysięcy faktur do tego przepraszam, ilość pozycji na tych fakturach może doprowadzić do kilku milionów rekordów. I teraz wykorzystując taką tabelę faktów, nie jest to optymalne, aby prezentować informację, oczywiście taką dotyczącą choćby nazwy produktu, która będzie kolumną tekstową, przez kilka milionów razy. To będzie po prostu nieefektywne. Wielkość naszego modelu będzie sztucznie narastać. Dlatego lepiej przechowywać to w formacie klucza, identyfikatora, który łączy się z tabelą wymiarów, gdzie wszystkie informacje będą właśnie opisywane. I teraz tabele wymiarów z faktami łączą się zazwyczaj relacją 1 do wielu, tak? Czyli tabela faktów będzie zawierała powtarzające się klucze, ponieważ ten sam klient mógł dokonać 100, kilku albo nawet kilku tysięcy zakupów u nas. Natomiast w naszej bazie klientów ten rekord w tym wymiarze będzie występował tylko raz. Tak więc służy to również zabezpieczeniu przed tym powielaniem niepotrzebnych informacji. Co da się później zauważyć? Właśnie tworząc takie wymiary, model gwiazdy nie bez kozery, ponieważ właśnie wymiary łączą się z faktem, który stanowi serce tej gwiazdy, tak? Czyli może tutaj ta górna noga gwiazdy troszeczkę uciekła, natomiast widać to po tych wymiarach klienta, lokalizacji czy daty, że właśnie fakty docierają tymi odnogami do konkretnych wymiarów. No dobrze. Kolejnym typem modelu jest model płatka śniegu. Model płatka śniegu polega na tym, że podobnie jak w modelu gwiazdy mamy właśnie tabelę zdarzeń, tak, czyli właśnie tabelę faktów i ponadto mamy tabelę wymiarów. Różnica polega na tym, że w modelu płatka śniegu staramy się nie spłaszczać wymiarów. Czyli jeśli mamy tabelę produktów, to tabela produktów z tabelą faktów połączy się na poziomie produktu. Natomiast
jeśli mamy tabelę agregującą te produkty do podkategorii, to utworzymy właśnie kolejną tabelę, która będzie połączona relacją z tabelą produktów, tabelę podkategorii produktów, czyli tak zwany słownik, tak? Robimy to po to, aby nie powielać także tych informacji w tabelach wymiarów, tak? Czyli powiedzmy, że nasza tabela DIM Product będzie zawierać identyfikator produktu, nazwę tego produktu, niech będzie tam jakiś jego rozmiar i kolor. Natomiast jeśli chodzi o podkategorie, to żeby nie powtarzać tej informacji kilkaset razy na przykład, wykorzystamy sobie po raz kolejny identyfikator podkategorii produktu, gdzie nasza tabela podkategorii będzie właśnie prostym słownikiem bez duplikujących się wartości. Oczywiście później możemy zbudować kolejną tabelę, która będzie tabelą kategorii i w ten sposób będziemy w stanie agregować te wymiary coraz bardziej w górę. Ostatnim rodzajem modelu danych, który chciałbym dzisiaj omówić, jest płaska tabela. Jakiekolwiek dane załadowane do Power BI, nawet niech to będzie jeden plik płaski, również stanowią model. Płaska tabela, wbrew pozorom, bardzo często jest również wykorzystywana w Power BI i tak jak wspomniałem, jest to tabela faktów. Tylko właśnie najmniej zoptymalizowana, nazwijmy to, ponieważ nie dość, że zawiera zdarzenia, co oczywiście jest tutaj must have, ale zawiera także właśnie opisujące ją atrybuty, tak? Czyli tak jak na przykładzie tego zrzutu ekranu, mamy informacje o nazwie produktu, o jego podkategorii, o jego kategorii, dacie zamówień, czy choćby nazwie klienta. I tak jak teraz to właśnie widać, takie atrybuty cały czas się powtarzają, co jest oczywiście nieefektywne przy modelowaniu danych, kiedy chcemy wpłynąć na jego optymalizację. No dobrze, ale pytanie brzmi, kiedy korzystać z danego modelu? Otóż model gwiazdy jest to model najlepiej zoptymalizowany pod Power BI, najczęściej zalecany właśnie, jeśli tworzymy większe raporty. Jest bardzo prosty w zrozumieniu dla użytkowników biznesowych, ponieważ właśnie ten sposób przedstawienia tego modelu, gdzie mamy na środku jedną tabelę faktów, która jest obudowana dookoła wymiarami, pozwala nam bardzo łatwo zrozumieć zależności między tabelami. I jest to model zdecydowanie preferowany przy tworzeniu raportów w Power BI. Najczęściej się z nim spotykamy w praktyce i jest to udokumentowane, że działają one najszybciej. Model płatka śniegu. Spotykałem się z tym również w raportach Power BI. Choć zakłada się, że model płatka śniegu częściej jest wykorzystywany w samym budowaniu hurtowni danych, z uwagi na to, że właśnie redukujemy tą liczbę duplikatów, tak? Czyli tworząc kolejne wymiary produkt, kategoria, podkategoria produktu, kategoria produktu, zmniejszamy liczbę duplikujących się atrybutów, tak? Dzięki czemu jesteśmy w stanie bardziej efektywnie aktualizować dane, ponieważ wszystko się opiera na łączeniu kluczami. No i ostatecznie płaska tabela, którą omówiliśmy. Choć jest najmniej zoptymalizowana, wcale nie przestrzegam przed jej użyciem, ponieważ również może to mieć swój cel. Po pierwsze, zastosowanie to będą proste raporty z niewielką ilością danych, tak? Nie mówię tutaj o ładowaniu tabeli, właśnie takiej płaskiej tabeli, która zawiera kilka milionów rekordów. Najczęściej byłoby to z pliku tekstowego bądź z jakiejś bazy danych, tak? No bo Excel, jak wiemy, do miliona chyba 40 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam, przetworzy. Natomiast
Wykorzystujemy płaską tabelę najczęściej, kiedy mamy krótki czas na wykonanie rozwiązania, tak? Czyli wyobraźmy sobie sytuację z życia codziennego, kiedy przychodzi do nas lider czy menadżer i prosi nas o stworzenie na szybko raportu, jakiejś prezentacji danych, tak, zwizualizowanie wyników operacyjnych za ostatni dzień. Czy też mówi nam o tym, że zostało podłączone nowe źródło raportowania czasu pracy i że chciałby się na szybko zapoznać z układem danych w tym źródle, tak? Co wiąże się bezpośrednio z następnym punktem, czyli płaska tabela jest często wykorzystywana do właśnie wstępnej analizy danych. Tak? Czyli z tego, co widzimy tutaj, czy jest sens używania płaskiej tabeli w dłuższej perspektywie, czy tylko do wstępu, powiedzmy, na samym początku? Wszystko zależy od czasu, jaki możemy poświęcić, tak, na wykonanie danego rozwiązania. To zawsze wszystko rozbija się o czas, a czas to pieniądz, więc tak, płaską tabelę możemy już nawet na początku zastosować i później właśnie w takich działach operacyjnych w ramach continuous improvement, tak, czyli dalsze usprawnianie tych rozwiązań, tych raportów wpłynie na to, że zaczniemy przerabiać naszą płaską tabelę na model gwiazdy ostatecznie, żeby zoptymalizować działanie tego raportu. Czy spotkałem się z tym nawet na większych projektach właśnie, kiedy jesteśmy w trakcie tworzenia dopiero rozwiązania, gdzie analizujemy jeszcze dane i ten model danych, bo jeszcze nie do końca zapoznaliśmy się z danymi biznesowymi. Ładujemy do Power BI-a tabele, które zawierają o wiele więcej danych niż potrzebujemy, tak? Surowe dane, które dopiero będziemy właśnie analizować, które kolumny rzeczywiście będą wykorzystywane do budowania wizualizacji czy filtrów. Więc to jest zdecydowanie wykorzystywane po to, żeby zgłębić temat, a później najczęściej przenosimy się na ten model gwiazdy, w miarę możliwości oczywiście. No pewnie. Dziękuję Ci bardzo. Ok, przejdźmy dalej. No właśnie, prowadzi to wszystko do wniosku, że model gwiazdy jest preferowanym rozwiązaniem podczas budowania raportów w Power BI i udokumentowane jest, że rozdzielenie faktów i wymiarów istotnie zmniejszy rozmiar modelu danych. No i właśnie teraz przejdźmy do takiego przykładu. Wykorzystując bezpłatny, przykładowy model danych, który jest dostępny na stronie Microsoftu, AdventureWorks. Serdecznie polecam, jeśli ktoś chciałby pouczyć się choćby pisać zapytania SQL właśnie. Można sobie taką bazę z Microsoftu pobrać, postawić na własnym komputerze i rozpocząć właśnie jakiekolwiek pisanie zapytań, czyli querowanie, bądź przeglądanie tych danych. Płaska tabela wygenerowana przeze mnie zawiera około 58 tysięcy wierszy. Jest to sprzedaż z lat 2011-2013 fikcyjnego przedsiębiorstwa. Po pierwsze, zawiera więcej kolumn, ponieważ poza samymi kluczami produktów, nawet jeśli je zastąpiłem kluczem nazwami produktów, to jeszcze dodałem informacje dotyczące podkategorii, kategorii produktu, rozmiaru produktu, nazwy klienta, jego danych teleadresowych, tak? Czyli te 60 tysięcy faktów zawiera pełny zestaw informacji. Taki płaski plik CSV waży około 15,5 MB. Kiedy przygotowałem tą samą tabelę, ten sam zestaw danych, ale posługując się tylko i wyłącznie kluczami, czyli od razu eliminowałem także kolumny, które są mi niepotrzebne w samym fakcie, właśnie takie jak nazwa produktu chociażby, czy jego kategoria, udało mi się dojść do rozwiązania, w którym mój plik płaski ważył 8 mega. Mhm.
Czyli Spora zmniejszyliśmy różnica. rozmiar prawie o połowę. Tak. Ale dlaczego jest to tak istotne, jakbyś mógł tutaj nam przybliżyć? Dlaczego to zmniejszanie rozmiaru jest tak ważne? Oczywiście Power BI sam w sobie również kompresuje te dane, kiedy są one ładowane do narzędzia. Wiąże się to z tym, że w przeciwieństwie do Excela nie możemy wejść w każdą komórkę i jej nadpisać. Tak? Power BI jest narzędziem służącym do wizualizacji danych. Jest to bardzo ważne z uwagi na to, że często jesteśmy ograniczani licencyjnie. I teraz porównując ze sobą licencję Power BI Pro i Power BI Premium, gdzie w wersji Premium jesteśmy zmuszeni płacić Microsoftowi, nie pamiętam w tej chwili cennika, ale jest to około od $4,995 miesięcznie jako organizacja, za wykorzystywanie właśnie Premium Capacity, mamy też możliwość wykorzystania licencji Pro, która kosztuje nas $10 per użytkownik per miesiąc, ale jest właśnie obwarowana pewnymi limitacjami, tak jak na przykład rozmiar modelu danych. W Power BI Premium może on mieć ponad 2 GB, w Power BI Pro jest to tylko i wyłącznie 2 GB. Maksimum. 2 gigabajty wydaje się dużo, tak? Kiedy pokazuję tutaj plik, który waży zaledwie tam 8 czy 15 mega. Ale wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy tabelę faktów zawierającą kilkaset milionów rekordów, tak? Ponieważ pracujemy w dużym przedsiębiorstwie, które na co dzień styka się z, nie wiem, posiada bazę kilkunastu tysięcy produktów, kilkunastu tysięcy klientów. Kiedy przemnożymy to przez ilość faktur, pozycji na fakturze, zaczyna się to właśnie nam wtedy zwiększać. Tak, więc wtedy walka o te megabajty zaczyna być rzeczywiście poważna. Nie jest to tylko kwestia wagi modelu, ale także choćby czasu odświeżania, ponieważ nawet jeśli zmniejszymy nasz model poniżej tej wagi 2 GB, ważny jest również czas odświeżania, ponieważ Power BI Pro nie odświeży przerwie odświeżanie raportu, jeśli trwa ono dłużej niż 2 godziny. Więc tutaj też dobrze zoptymalizowane zapytanie do bazy danych pozwoli nam na krótszy czas wykonania tego zapytania. Oczywiście cały czas mówimy tutaj o zastosowaniu modelu trybu importu. No dobrze, przejdźmy zatem dalej. Jakie są do's and don'ts w modelowaniu danych? Czyli jak poprawnie tworzyć właśnie taki model gwiazdy? Przejdźmy, zacznijmy od dobrych praktyk. Od tych pozytywów, czyli po pierwsze ograniczajmy liczbę kolumn. Bardzo często spotykam się z tym w organizacjach, nie na projektach IT, ale właśnie w takich działach operacyjnych, że użytkownik końcowy czy tam odbiorca biznesowy, niech to będzie dyrektor działu sprzedaży, przychodzi do nas z prośbą o stworzenie analizy sprzedaży za ostatni kwartał. No i moje pierwsze pytanie, a co chcesz w niej widzieć? Najczęściej jest odpowiedź wszystko. Chcę widzieć wszystko, po wszystkim, wszystkich klientów, po wszystkich produktach. Nieważne oczywiście, czy będzie to później egzekwowane w takiej analizie, ale no właśnie, ograniczajmy liczbę kolumn. Wykorzystujmy kolumny tylko te, które są rzeczywiście wykorzystywane przez raport, czyli albo atrybuty wymiarów, albo fakty, zdarzenia konkretne, tak? Czyli jeśli nie potrzebuję skalować rozwiązania po
nie wiem, sprzedaży po pojedynczym produkcie, tylko chcę zobaczyć sprzedaż tylko wśród moich klientów, to zagregujmy naszą tabelę faktur do samych klientów, tak, suma sprzedaży per klient w czasie. Tak, nie róbmy tego z wykorzystaniem produktów. Oczywiście w naszym zapytaniu zostawmy sobie miejsce na to, żeby w razie czego było nam łatwo zmienić poziomy agregacji. Tak? To jest właśnie to, co mówię. Warto sobie po prostu przed rozpoczęciem modelowania danych usiąść z kartką papieru nawet i zacząć sobie rysować właśnie te zależności między tabelami, żeby zrozumieć, co będzie potrzebne, co będziemy raportować, tak? Czyli jaki zestaw danych, jakie wskaźniki i dokładnie sobie rozpisać, które kolumny będą potrzebne. Możemy sobie wypisać kolumny, które zawiera źródło i przygotować się na zasadzie, okej, jeszcze ta czy inna kolumna będzie mi kiedyś w przyszłości potrzebna. Na razie jej nie pobieram, bo jej nie potrzebuję, ale dokładnie wiem, skąd ją wziąć i wiem, jak dodanie tej kolumny wpłynie na zachowanie w moim modelu. Następnie zdefiniuj odpowiedni typ wartości. Czyli jeśli mamy już tabelę, którą podłączymy do Power BI-a, powinniśmy sprawdzić, czy typ wartości w kolumnach został odpowiednio zdefiniowany, ponieważ kolumny tekstowe oczywiście ważą więcej niż kolumny zawierające liczby całkowite. Mało tego. Kolumny zawierające liczby z miejscami po przecinku również ważą więcej niż liczby całkowite, do czego później wrócę. Następnie pamiętajmy o oddzielaniu tabel faktów od wymiarów, tak? Czyli to, co wałkowałem przez cały ten czas, właśnie omawianie tego modelu gwiazdy. Zawsze starajmy się dobrze wydzielić fakty od wymiarów, ponieważ nie chcemy duplikować atrybutów, które są opisowe dla zdarzenia. Następnie powinniśmy zagregować dane do możliwie najwyższego poziomu. To nie nasz odbiorca raportu określa, jak powinny być zagregowane dane poprzez załaduj mi te dane dziennie, kiedy raport jest wizualizowany miesięcznie. Tak, czyli tutaj bardzo ważne jest to, że to sam w sobie raport określa poziomy agregacji danych. Czyli jeśli nasza tabela faktów w bazie danych jest przechowywana na poziomie dziennych zdarzeń albo nawet czasowych, tak, czyli mamy datę i godzinę zdarzenia, a nasz użytkownik końcowy będzie analizował ten raport z perspektywy, nie wiem, danych tygodniowych czy miesięcznych, automatycznie agregujmy te dane. Jeśli będzie potrzeba zejścia w dół, w granulacji, oczywiście będziemy mogli zmienić poziom agregacji. Ale jeśli nie jest to wymagane, nie obciążajmy niepotrzebnie naszego modelu danych. Właśnie dlatego mówię tutaj o skupieniu uwagi także na zarządzaniu zmianą. Następną dobrą praktyką pracą w trybie importu w Power BI jest sortowanie danych wejściowych. Dość ciekawe. Nie sądziłem na początku, że to może mieć wpływ, ponieważ zawsze ładujemy te same dane. Natomiast podczas ładowania podglądu danych Power BI również zyskuje na wadze modelu i warto sobie przeprowadzić na poziomie próbki, tam nie wiem, kilku tysięcy, jeśli mamy, nie wiem, kilkaset milionów, czy tam 100 milionów rekordów do załadowania, sprawdźmy na próbce 50 tysięcy rekordów, czy sortowanie ma wpływ na wielkość naszego modelu danych. Jeśli sprawdzicie to, to zobaczycie, że rzeczywiście ma. No i ostatni punkt, czyli wyłączenie automatycznej daty i godziny. Jest to dostępne w opcjach Power BI. Wiąże się to z tym, że jeśli nie mamy tej funkcji wyłączonej, Power BI automatycznie na każdej kolumnie datowej, pod każdą kolumną datową, tak lepiej to ujmę, tworzy sobie tymczasowe tabele kalendarzowe w pamięci,
Właśnie po to, aby automatycznie tworzyć hierarchię dat. Temat hierarchii dat powinien być znany z podstawowego kursu. Tak, czyli od razu nam się tworzy hierarchia, gdzie mamy rok, miesiąc, dzień albo nawet godzinę, tak, w zależności od tego, jak hierarchia będzie skomponowana. Uważam, że powinniśmy to wyłączyć, ponieważ są tworzone tymczasowe tabele, a dobrą praktyką jest zawsze stworzenie własnej tabeli kalendarzowej. Czy to pobranie jej ze źródła danych, tak, czyli taki dim date może być stworzony już w hurtowni danych, czy możemy też po prostu napisać sobie taką tabelę w DAX-ie. Tak, czyli tabela, która będzie zawierała zbiór dat, min, max wartości, rozpiętość min, max z wszystkich faktów. No właśnie, a teraz przejdźmy do tego, czego powinniśmy unikać przy modelowaniu danych. Po pierwsze, przechowywanie nieużywanych danych w tabelach, tak, czyli przeciwieństwo do tego, co mówiłem wcześniej, zawsze ładujemy tylko dane, które nam są potrzebne. Następnie tworzenie kalkulowanych kolumn w DAX. Oczywiście jest możliwe tworzenie kolumn kalkulowanych, zaleca się robienie tego na mniejszych zbiorach, natomiast tabele kalkulowane w DAX są chyba najbardziej zasobożerne, jeśli chodzi o dokonywanie dodatkowych obliczeń. Czyli jeśli mamy możliwość, to zamiast stworzyć kalkulowaną kolumnę w DAX, przenieśmy to na Power Query. Tak? Czyli na etapie ładowania danych taka kolumna zostanie już przeliczona. Jeśli mamy kolejną możliwość, zamiast dodawać tą kolumnę w Power Query, dodajmy ją u źródła. Tak? Czyli przenośmy te obliczenia coraz wyżej. Następnie unikajmy spłaszczania tabeli faktów. Czyli jeśli mamy tabelę sprzedaży, która zawiera właśnie dane z faktur i pozycji z faktur, mamy numer produktu. Nie dodawajmy sobie do tabeli faktów klucza z kategorią tego produktu, czyli nie dodawajmy zbędnych identyfikatorów do faktów, ponieważ jest to zawsze kolejna kolumna, która ma kolejną jakąś tam wagę, tak? Czyli wpłynie negatywnie na rozmiar naszej tabeli faktów. Jeśli mamy podkategorię produktu czy kategorię produktu, postarajmy się ją zlinkować po prostu z wymiarem produktu, a w tabeli faktów przechowywać tylko numer produktu. I ostatecznie to, czego powinniśmy unikać, to filtrowanie poprzez fakty. Tabele wymiarów powinny służyć do filtrowania zdarzeń, czyli pisząc jakiekolwiek zapytania, na przykład nie wiem, w Calculate chcemy zobaczyć sumę sprzedaży po produktach, które są koloru czerwonego, to nie piszmy filtra na tabeli faktów, tylko wykorzystajmy filtr właśnie na tabeli wymiarów. Są ze sobą te dwie tabele połączone relacją, więc przefiltrowanie wymiaru zawsze dzieje się szybciej. Z uwagi na to, że wymiar jest oczywiście mniejszy i lżejszy. No dobrze, przejdźmy zatem dalej. Co jeszcze możemy zrobić w przypadku obszernych źródeł danych? No bo tutaj najczęściej stykamy się z jakimiś modelami, które powiedzmy będą miały kilkadziesiąt do kilkuset tysięcy rekordów. Natomiast co jeszcze możemy zrobić, jeśli przyjdzie nam pracować z obszerniejszym rozwiązaniem? Dodatkowe możliwości są takie. Po pierwsze, rozdzielenie wartości na kolumny całkowite. Jest to dość trywialny przykład, natomiast zdarzyło mi się to przetestować na właśnie takiej tabeli, która zawierała kilka, tam ponad 200 milionów rekordów sprzedaży. Jeśli będziemy przechowywać dwie kolumny całkowite dotyczące wartości sprzedaży, czyli rozdzielimy sobie sprzedaż z wartości dziesiętnych na dwie całkowite, sprzedaż w złotówkach i sprzedaż w groszach, a następnie za pomocą DAX-a później połączymy to,
poprzez funkcję SumX, tak? Czyli zrobimy sobie sumę na tabeli sprzedaży, gdzie mamy zsumować ze sobą na poziomie wiersza złotówki, dodać grosze dzielone na 100 w nawiasie, tak? Nasz model danych będzie lżejszy, a zapytanie, znaczy się zapytanie, a przeliczenie miarą takiej sumy sprzedaży wcale nie będzie tak zasobochłonne. Następną możliwością tutaj przyspieszenia optymalizacji naszego modelu danych jest składanie zapytań, tak zwane query folding. Składanie zapytań wykonuje się na poziomie Power Query poprzez adresowanie zapytań w natywnym języku SQL, czyli najczęściej jest to właśnie wykonywane kiedy źródłem danych są bazy danych i transformacje wykorzystywane w Power Query, na przykład zagregowanie tabeli, przetworzy się na zapytanie select, suma jakiejś sprzedaży, group by, atrybuty, tak? Chodzi o to, że Power Query automatycznie przerobi nasze zapytanie z języka M na język natywny SQL-owy, czyli przeniesiemy bezpośrednio przetwarzanie danych z silnika Power Query na źródło danych, czyli w tym wypadku bazę danych. No i właśnie, to nas prowadzi do kolejnego punktu, czyli przeniesienie oczyszczania i transformacji na źródło danych. To, że można to robić w Power BI poprzez Power Query, to dobrze, to jest dodatkowa funkcjonalność, natomiast jeśli chcemy, aby nasz model danych był jak najbardziej optymalny i działał jak najszybciej, warto z góry przenieść to oczyszczanie i transformację na źródło. Jeśli mamy taką możliwość, oczywiście. No tutaj cały czas operujemy na przypadkach, kiedy możemy sobie na to pozwolić. Jeśli nie mamy takiej możliwości, to wiadomo, że będziemy te dane przetwarzać w Power Query. Natomiast jeśli chcemy odciążyć ilość zapytań, zmniejszyć ilość zapytań w samym Power Query, warto to przenieść na bazę danych. W rozwiązaniach Enterprise wykorzystuje się troszeczkę bardziej zaawansowane modele, to znaczy na przykład można zrezygnować w ogóle z tworzenia jakichkolwiek miar w DAX-ie, a budować tabele z miarami addytywnymi, tak? Czyli za każdym razem, kiedy chcemy coś przedstawić na wizualizacjach, na jakimś wykresie, nie piszemy skomplikowanych obliczeń danego KPI na podstawie tam, nie wiem, faktów sprzedaży, konkretnych wymiarów, filtrowania konkretnych wymiarów i tak dalej, tylko tworzymy takie tabele na etapie właśnie budowania tego źródła danych, na przykład w Synapse, tak? I wtedy Power BI, żeby zaprezentować dany KPI, automatycznie strzela sobie zapytaniem w taką tabelę, z której chcę wyciągnąć już przeliczony wskaźnik. Przepraszam, najmocniej tutaj wdarł się glitch. Dwa razy mamy to samo, czyli przeniesienie oczyszczania i transformacji na źródło danych. Więc to by było tyle, jeśli chodzi o dodatkowe możliwości. Jakie są jeszcze inne metody optymalizacji raportu? Ponieważ tutaj nie mówmy tylko o modelowaniu danych. Oczywiście po pierwsze wykorzystanie modelu gwiazdy i odpowiednia konfiguracja relacji w naszym modelu danych, tak? Czyli choćby unikanie relacji wiele do wielu, które mogą się przełożyć ile na performance raportu, ale także na sposób obliczeń, tak? Czyli nie zawsze te obliczenia mogą być prawidłowe. Ograniczanie liczby wizualizacji może być kolejnym sposobem na optymalizację naszego raportu, a ostatecznie opracowanie miar. Dlaczego opracowanie miar? Otóż DAX, podobnie jak
nie wiem, funkcje w Excelu, czy jakikolwiek, czy SQL, czy jakikolwiek inny język programowania, Python, cokolwiek, pozwala nam na osiągnięcie tego samego efektu na tysiąc różnych sposobów. Warto pobawić się performance analyzerem w Power BI, pisząc nasze miary i zobaczyć, które rozwiązania, które formuły, które miarki działają szybciej od drugich, a osiągają ten sam efekt. Dobrym takim praktycznym przykładem może być, oczywiście to zależy też od biznesu kontekstowego, ale dobrym takim przykładem może być calculate, w którym piszemy sumę jakiejś wartości, sumę sprzedaży, gdzie chcemy przefiltrować tabelę po konkretnej grupie klientów, na przykład, nie wiem, po klientach z województwa łódzkiego. Możemy to napisać calculate, suma sprzedaży, filter i następnie przefiltrować tabelę DIM, lokalizacja klienta po województwie łódzkim. Ale możemy też napisać tę samą funkcję jako calculate, suma sprzedaży i zamiast filter wykorzystać funkcję keepFilters, która już nie jest iteratorem, więc nie będzie przetwarzać całej tabeli, filtrować całej tabeli faktów, tylko przefiltruje jedną kolumnę, właśnie województwo w wymiarze. Keepfilters właśnie dzięki temu odpyta i przeliczy naszą miarę szybciej. No dobrze. Zbliżamy się do końca, więc podsumujmy szybciutko, czego się nauczyliśmy dzisiaj. Poznaliśmy trzy koncepcje modelowania danych: model gwiazdy, model płatka śniegu, no i wykorzystanie tabeli płaskiej. Omówiłem, jakie są metody optymalizacji modelu danych, a także do's and don'ts w modelowaniu danych, tak? Czyli jakie są dobre praktyki. To już będzie koniec mojej prezentacji. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. I przejdźmy może do sesji Q&A. Tutaj Aniu, oddaję też Tobie głos. Dziękuję.